Dagmara Moranowska. Dzień dobry, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A w pogodzie cały czas króluje układ niżowy oraz aktywne fronty atmosferyczne. Dodatkowo tej nocy zaczną napływać do nas masy chłodnego powietrza. Początek nocy w całym kraju będzie dość pochmurny, z opadami deszczu, a w górach z opadami śniegu. Natomiast w drugiej części nocy opady zaczną stopniowo zanikać, pojawią się przejaśnienia, a nawet chwilowe rozpogodzenia. Na termometrach w nocy od 0 do maksymalnie 1-2 stopni na przeważającym obszarze kraju, więc dosyć chłodno. Najchłodniej będzie w górach, tutaj temperatura spadać będzie do -5, -6 stopni, ale uczucie chłodu dodatkowo będzie potęgować cały czas silny, porywisty wiatr. Jutro po dość pogodnym poranku niestety chmur na niebie zacznie przybywać, a pogodę w drugiej części dnia zdominują aktywne fronty atmosferyczne, które ponownie przyniosą nam opady deszczu, a w górach opady śniegu. Na termometrach jutro od 7 do maksymalnie 9 stopni na wschodzie kraju, przez 8 stopni w centrum i także od 8 do 9 stopni na północy i na zachodzie, ale tak jak wspominałam, niestety uczucie chłodu będzie potęgować silny wiatr. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu będzie jeszcze dość pochmurny, ale w drugiej części nocy zacznie się przejaśniać i wypogadzać. Na termometrach w nocy od 1 do maksymalnie 2 stopni, ale lokalnie na pewno będzie nieco chłodniej. Jutro pogodny będzie jedynie poranek. W drugiej części dnia niestety więcej chmur na niebie z przelotnymi opadami deszczu. Będą to symboliczne opady, ale niestety będą wpływały na pogodę. Na termometrach jutro od 7 do maksymalnie 8 stopni. Ciśnienie rośnie jutro 1004 hektopaskale. A ja życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.